Siemanko, z tej strony Spaniak i dzisiaj druga część z gry N to Die, czyli N to Die 2 Exodus, które oczywiście chcieliście po poprzedniej części, więc wam to nagrywam i powiem wam szybką, śmieszną sprawkę, że możecie wyjątkowo zostawić łapkę w górę, ponieważ jak wstałem, założyłem sobie dresy, siadłem do nagrywania, coś dziwnego poczułem na nodze, patrzę, a opierniczyłem sobie jakimś cudem nogawkę przy kostce zupą. Tak, zupą sopierniczem. Ale bez dłuższego gadania, lecimy do N to Die 2 Play. Mam nadzieję, że będzie gra tak samo ciekawa jak pierwsza część. No dobra, jesteśmy w jakimś mieście, wydaje się to jakiś Nowy Jork czy coś tego typu. Tutaj najprawdopodobniej nasz ziomek oczywiście ucieka przed zombiakami. Kurde, poprawili grafikę tych wszystkich zombiaków i ogólnie ziomka, co mi się podoba. Wbiliśmy się do jakiejś stacji benzynowej, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co teraz? Co? Teraz mamy telewizję. Uwaga! No, 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 wszyscy przetrwali, no. Mówi baza, no, no. Aha, czyli musimy teraz się dostać do samolotu. Do tego miejsca, tak? Czyli ostatni samolot jest w tamtym miejscu i musimy się tam przedostać, oczywiście, za pomocą auta i najprawdopodobniej też będziemy mogli je coraz to lepsze kupować. O kurde! O wiele już mi się fajnie podobać, widzę, mamy dzień pierwszy, co mniej więcej gdzieś tutaj. Pewnie będziemy co każdy dzień przelatywać jakiś tam dystans, ale wchodzimy teraz do garażu ogólnie. Mamy 30 hajsów, więc możemy sobie jedyne co kupić to większą ilość paliwa, więc to kupujemy. Ogólnie gra jest strasznie głośna, może u was tak tego nie słychać, ale u mnie ona jest strasznie głośna, więc ja wiem jeszcze lekko ściszę, wiem teraz w ogóle nie ma dźwięku, ale to dlatego tylko, że odkliknąłem gierkę. Zrobię sobie na więcej 7 głośności, bo to jest po prostu tragedia, jak ta gra jest głośna w moich słuchawkach. Lecimy go, lecimy go. Ustawienia widzę te same, czyli strzałka w górę to speed, lewo, prawo to oczywiście balansowanie naszym autkiem. I pewnie pierwszy run się zaraz skończy, bo nie będziemy mieli paliwa. Dokładnie, paliwo się kończy, spadamy tutaj w dół i zniszczyliśmy jakieś jeszcze kosteczki, ale... Słucham? Taki odcinek przejechaliśmy po pierwszym runie? Coś za szybko to leci, przecież mapa. Aha, czyli to będzie, że owszem, tak szybko odcinek przejedziemy, ale dany odcinek to jest jakby element, pewnie dalej, pewnie gdzieś tutaj nas nagle wyrzuci potem. Okej, to mi się podoba. I teraz tak. Co tu mamy? Aha, inne auto mamy dalej, ale tu musimy pierwszy lepiej ukończyć, to nieważne. Możemy kupić sobie lepszy silnik i go sobie zakupimy, żeby oczywiście był szybszy oraz mniej paliwa wykorzystywał przy każdym odpaleniu, jeżeli dobrze rozumiem. I lecimy, lecimy, zobaczymy, gdzie tym razem dojedziemy. Nie skupiłem się, a mamy na górze wskaźnik mniej więcej, dokąd dojechaliśmy za poprzednim razem. Po prostu poprzedniej próbie, nie mamy teraz napisanej żadnej odległości czy coś, tylko po prostu właśnie mamy taką, taki wskaźnik, gdzie od stacji benzynowej do nowego auta, to tak to jest określone. I zrobiliśmy progres. Zrobiliśmy progres, oczywiście mały, bo mały, ale 43 stopy dalej dojechaliśmy, mamy 59 dolców i moglibyśmy kupić sobie teraz nowe koło lub nową. I teraz tutaj się kłóciliśmy. Była dyskusja w komentarzach, czy to jest napęd, czy to jest skrzynia biegów. Ja dalej mówię, że to jest napęd i przy tym zostanę, ale ja kupię koła. Ja kupię koła, wolę mieć lepsze koła, ponieważ już nieraz mówiłem, że koła dają nam o wiele więcej niż na przykład właśnie ten napęd. Zobaczcie, teraz o wiele łatwiej na przykład będzie nam przejeżdżać po wszelkich wyższych elementach i tak powinno. Znaczy takie powinno być w teorii, a w praktyce, no na pewno dojechaliśmy dalej. Spotkaliśmy już nowe zombiaki, nowe tryby zombiaków, jakieś takie cięższe, które są w ogóle, nie wiem, nastraszują. Kurna, są od gigantami jakimiś, ale damy sobie z nimi radę. Teraz tak, mogą kupić sobie boosta, czyli właśnie nasz propeller. Ewentualnie właśnie ulepszyć napęd. I co, ja kupię napęd? Ja kupię napęd. A dopiero przy następnym razie, jak będziemy mieć pieniądze, kupimy propelera. I ogólnie dziękuję wszystkim za radę, które mi daje oczywiście pod pierwszą częścią. Wydaje mi się, że w tej części też tak będzie się działało. Czyli, żeby używać propelera dopiero wtedy, jak stracę całe paliwo. Żeby nie opłacać go totalnie używać w momencie, gdy mamy jeszcze paliwo. Ponieważ wtedy nie dość, że tracimy paliwo, to jeszcze tracimy paliwo od propelera. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale zaufam wam. Zaufam wam, moi kochani. Teraz tak, kupiłem propelera. Mamy jeszcze 47
Hajs, ale na nic tego nie kupimy. Znaczy na tym tego nie wydamy. I teraz mamy X or... znaczy X albo J. Czyli nie mamy już kontrola, a mamy tym razem X. Uwaga, poczekajcie, sprawdźmy to. Nie tracę teraz paliwa, jak stoję. A nie, paliwo jest stracone zawsze, ale... Nie, nie ma tak, oszukaliście mnie. Miało być, że... A, fajnie, tu slow, ej. Jedź. Miało być, że jeżeli używam boosta, to tracę normalne paliwo. Ale to tak nie jest, to paliwo straci w ogóle, jak się poruszamy. Czyli, może macie rację z tym, żeby lepiej tego używać w momencie, gdy już paliwa nie mam, bo wtedy nie mogę tracić paliwa dodatkowego. Okej, to czyli teraz jedziemy normalnie i jak się nam paliwo skończy, to użyję propelera. Jeżeli polecimy o wiele dalej niż do tej pory, czyli tam no zaraz będzie ten nasz osiągnięty limit, no to wtedy wiem, że mnie nie okumowa wejść. Uwaga! No poleciałem może nie o wiele dalej, ale 78 stóp dalej jesteśmy, czyli dobrze wam zaufałem. Dobrze wam zaufałem i teraz tak. Możemy sobie zwiększyć silnik. Ewentualnie ogólnie całe paliwo. Ja paliwo oczywiście preferuję, ponieważ więcej paliwa równa się większy dystans, który możemy przejechać naszym autem. Dawaj, dawaj mordeczko. Musisz dojechać przynajmniej przez tą teraz parę, której no poprzednio nie udało ci się ogarnąć. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zrobić, tylko muszę mieć trochę więcej szczęścia, jeżeli chodzi o przelecenie przez tą dziurę. Uwaga! O, tym razem się pięknie udało. Nawet poleciliśmy do o wiele dalszej dziury i jeszcze walnęliśmy w jakąś beczkę, która dała nam jakiegoś awesome stanta, ale tym razem chyba z tego żadnego hajsu nie ma. Przynajmniej tak to wygląda. Okej, 272 hajsu, to ja kupuję sobie zdecydowanie kółka. Na nic więcej nas nie stać, więc lecimy po prostu do następnego ranu. I ogólnie uprzedzam teraz wszystkich, że przepraszam, jeżeli czasami spojrzę się na drugi ekran tak bez jakby żadnego powodu, ale ze znajomymi dla jaj zaczęliśmy grać w Metina. Jeżeli ktoś by pytał, serwer Negros Chunio, gramy na PL-u i po prostu patrzę co chwilę, czy tam nic się ze mną po prostu nie dzieje. Ale teraz wróćmy już do gry, bo jesteśmy teraz w Earn to Die, Exodus, a nie w jakimś Metinie. No i znowu mamy ten awesome wybuch, ale no znowu w tym samym miejscu zatrzymaliśmy, a nawet lekko bliżej. Ale 211 hajsu do nas przyszło, więc nie narzekam. I teraz co to jest? Armor protects your vehicle from damage. Czyli jeżeli będziemy mieli to, to nie powinniśmy dostać takiego wielkiego damage'a od tego wybuchu, który był tam w przejściu. Ale możemy zrobić kółka na maksa, więc ja je zrobiłem w tym momencie i wydaje mi się, że jesteśmy teraz w stanie, chociaż mogę się standardowo mylić, dojechać przez tą barierkę i pojechać lekko dalej. Te kółka nam to po prostu umożliwią, zobaczycie. Nie, znaczy nie mam takiej pewności, ale dziwna, znaczy dziwne po prostu przecież, że damy radę to zrobić. Uwaga, paliwo nam wystarczyło aż do tego przejścia tutaj i... Czy przelecimy tym naszym propelerem? Okej, wybuch jest, ale czy pojedziemy dalej? Pojechaliśmy dalej, zrobimy jeszcze nawet front flipa i jesteśmy o 56 stóp dalej. Dzień 9 zakończony, musimy się spieszyć, bo nam odleci ten samolot. Nie wiem, czy to jest jakiś limit dniowy, ale sobie tak ustawmy, znaczy ustalmy, że niby jest. I teraz tak, ulepszam sobie najpierw silnik, a potem jeszcze ulepszam propelera, czyli naszego boosta, bo już będę mógł dłużej na nim polecieć. Oraz mamy teraz silnik, czyli będzie lepsze spożywanie, że jak powiem. Takie złe może określenie, jeżeli chodzi o auto, ale spożywanie paliwa, więc będę mógł też o wiele dalej przez to dojechać. Dawaj, wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to, że mamy teraz lepszy silnik. Odpalmy tutaj propelera, przyrozpędzaj się i leć jak najdalej. Leć jak najdalej na tym propelerku. Okej, pasuje mi. Pasuje mi 123 dystans dalej, 5 zombie więcej, 3 AWS speed więcej, więc mamy 299 hajsu. I teraz mogę sobie kupić w sumie broń, ale ja kupię lepszy napęd oraz jeszcze lepszego boosta, ponieważ no na to nas akurat stać. Czyli teraz dzień 11, zobaczycie jaki będzie dobrym dniem dla nas. Mamy lepszy napęd, mamy lepsze boosta. Wydaje mi się, że kolejna ściana, która tam była na granicy, powinna być teraz przez nas po prostu zdobyta. Chociaż jeżeli się tak będziemy zaczepiać w takich miejscach, to ja nie wierzę w to, że ja w ogóle przejadę przez pierwszą tutaj szparę. Uwaga, buścik. I teraz na samym buście mogę lecieć, więc czy dojedziemy do końca? Nie, niestety nie udało nam się dojechać. I jeszcze zniszczyliśmy na moje nieszczęście nasze kochane auto. 292 hajsu.
Mógłbym wydać to teraz na paliwo. Ja na to paliwo wydam. Niestety na nic więcej nie możemy wydać. I teraz trzeba ostrożnie. Muszę teraz przejechać ostrożnie. Tylko po to, aby przejechać ładnie przez te szpary, które zaraz będą, do których zaraz wjedziemy. I jeżeli je ładnie przejedziemy, to ta kolejna ściana nie powinna być żadnym problemem. Bo zobaczcie, że już tutaj dojechaliśmy bez użycia jeszcze żadnego propelera. Teraz był dopiero pierwszy wybuch i propeler jest dopiero teraz odpalony, aby przelecieć przez kolejne tutaj ścianki. Engine jest broken, ale jak widać boost wystarczy, aby dojechać o wiele dalej. Jakieś, wydaje mi się, że 50, a nawet 118 stóp dalej. Przecież mamy 345 speeda i teraz muszę właśnie kupić naszą obronę, ponieważ jeżeli nie miałbym tej obrony, to zaraz mogłoby się skończyć tym, że nie miałbym w ogóle możliwości przejechania przez cokolwiek. A tak, przez to, że mam ten lepszy body, ten lepszą protekcję, to pierwszy wybuch nie wydaje mi się, aby powinien nam w ogóle coś tam zaszkodzić, ale zobaczymy. Uwaga, pierwszy wybuch za 3 i 2 nie będzie pierwszego wybuchu, ponieważ spadłem w dół do jasnej cholery. Więc jednak wybuch sobie tutaj odpuściliśmy, dopiero tutaj mieliśmy pierwszy wybuch, ale jak widać auto nawet się nie zaczęło kopcić. No dobra, zaczęło się kopcić, wydaje mi się, że po przewrocie, ale przeżyło, przeżyło, to jest najważniejsze, że przeżyło. I teraz tak, karabin czy paliwo? Karabin czy paliwo? Kupuję karabin, ponieważ potrzebuję go mieć przynajmniej tam, ile będzie mieć z tego buletu. No 10 buletów mamy z tego. Mam nadzieję, że dalej samo strzela, tak, dalej samo strzela autko, więc jest wszystko gicik, nie muszę się na tym skupiać. I teraz będę musiał po prostu lepiej przejść przez tą szparę. Ponieważ skoro teraz już wiemy, że bez propelera nie jestem w stanie tam przelecieć, przynajmniej bez dobrego speeda, no to teraz go użyjemy, przelecimy przez tą szparę. Tutaj mamy wybuch, zobaczcie, auto chyba się nie zaczęło kopcić. Nie zaczęło się kopcić, więc dobrze myślałem. I lecimy dalej, jeszcze tutaj silnika nie zniszczyliśmy. I zobaczcie, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, jak daleko nas to wyrzuciło. Owszem, traciłem propelera w momencie, gdy miałem jeszcze paliwo, ale naszym celem było tylko przelecenie po prostu przez tą ściankę, którą sobie myślałem. I nie, nie chcę Mining Tracka, druga część gry i znowu o tym Mining Tracku. Nie, 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 przyjacielu. I teraz tak. Paliwo czy silnik? Nie, silnik, ponieważ to będzie miało lepszą, lepsze jakby zjadanie paliwa, więc będziemy go mniej tracić. Więc a jakbyśmy mieli po prostu więcej paliwa, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Dawaj, lecimy, musimy pobić nasz rekord. A nawet byłoby zarąbiście, jakby udało nam się w tym podejściu polecieć w końcu do nowego auta, do tej policyjnej bryki. Niekoniecznie mi się dobrze kojarzy policyjna bryka z wytrzymałością, ponieważ jeżeli graliście w Highland Z1, to tam chociażby właśnie auto policyjne ma najgorszą wytrzymałość. No ale tutaj może będzie trochę inaczej i będzie o wiele lepiej się sprawowało. Okej, do auta nie doleciliśmy, ale 44 stóp dalej poszło. Kurna, gdzie ja jestem w tym metinie? Gdzie on mi tam poszedł? Nie wiem, gdzie mi poszedł, ale na razie się na tym nie mogę skupiać. Dzień 15. Paliwo, silnik, znaczy paliwo, napęd czy protekcję. Ja kupię sobie protekcję, ponieważ chcę jak najwięcej wytrzymywać. Wydaje mi się, że im będę więcej wytrzymał, to będę mógł trochę dalej po prostu dojechać. Więc jedź. Jedź mój rumaku, jedź mój, kurwa, nie wiem jak nazwać to auto. Poprzednio, że się pierwszym autem był hatchback. Czy to jest też hatchback? Nie wiem, bo się w ogóle na autach nie znam. Nigdy się nie znałem, więc nie mogę tego w żaden sposób oznajmić, co to jest za auto. Dawaj, kurna, ostąp tutaj wybuszek. Lecisz dalej, tylko żebyś nie walnął w kolejny wybuch. Dobrze, żeby tak zbyt bardzo auta nie zepsuć. Leć, leć, leć. Zaraz się kończy paliwo, więc będę musiał używać tylko boosta i jest sam boost. Jest sam boost. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. No niestety, w to samo miejsce niestety się wypierniczyliśmy, więc nie było zbyt wielkiego progresu. Ale ja zagubię teraz lepszy napęd. Kupię sobie trochę więcej amunicji w naszej spluwie. I wydaje mi się, że będziemy mogli o wiele dalej pojechać. Mam teraz 20 amunicji, czyli tutaj ten upgrade amunicji jest czegoś warty. Bo poprzedniej części, pamiętamy, było tak, że robiłem upgrade, dostawałem 2 czy tam 3 naboje więcej. A tutaj dostałem tych naboi o 10 więcej, więc o wiele więcej nam tutaj wyczyściło zombiaków, co jest jednym czystym plusem. I zobaczcie, w końcu... Nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. W końcu nie trafiłem osą wybuchu w przejściu, więc wydaje mi się, że przez to będziemy mogli dojechać o troszeczkę dalej, chociaż zobaczymy, zobaczymy. Dawaj, dawaj boost, dawaj boost. O, jesteśmy out of boost niestety.
w tym momencie, ale dojechaliśmy 113 stóp. Dajmy, mamy 487 hajsu więcej, więc mogę kupić jeszcze więcej paliwa oraz jeszcze więcej amunicji w karabinie. I teraz jedyny upgrade, który nam został, to właśnie będzie paliwo. Więc jeżeli nie uda nam się w tym podejściu dojść do końca, to wiedzcie, że następnym razem będzie to już pewne przejście tego levelu. No amunicja w gracie nam tutaj powinna wystarczyć, aby nie tracić zbyt wiele speeda na przejściach, przez to, że teraz boosta na przykład nie użyłem. Okej, teraz muszę użyć boosta, żeby... Nie wywracaj się. Kolego, nie wywracamy się. Nie ma takiego czego, że się wywracamy. Kurna, nie. No i się znowu wywróciłem. Znowu się wywróciłem, przez to tracimy paliwo. I wiem, że przez tą właśnie wywrotkę nie dojedziemy do końca. No nie dojedziemy do końca, chyba że ten boost nam da tyle speeda, iż będziemy w stanie dojechać, ale no nie. Nie wierzyłem w to. I miałem rację, tak? Po prostu miałem rację, że przez te wywrótki, no nie ma opcji, żebyśmy dali sobie radę. Ale mamy teraz maksymalny upgrade, co dało nam większą siłę silnika. Tak przynajmniej było napisane. Zobaczymy, ile ta większa moc silnika nam da. Na razie tylko czuję, że rozwalamy każde skrzyneczki i kamienie przed nami o wiele szybciej. Może to jest błędne odczucie, może prawidłowe, nie wiem. Na pewno jest git. Jest git, bo czuję, że mamy, znaczy, że nie ma opcji, byśmy teraz tego nie przejechali po prostu. To musi być to podejście. Jeżeli się nie flipnę na plecy, to mamy w tym podejściu po prostu zwycięstwo. Uwaga, czy my dojedziemy do nowego policyjnego auta? Tak jest, nowa stacja benzynowa i nowe auto przed nami, ale to nowe auto będziemy sprawdzać dopiero jutro w nowym odcinku. Więc jeżeli wam się seria podoba, to nie zapomnijcie rzucić łapki w górę, a ja lecę nagrywać dla was na jutro kolejny odcinek. I cóż, ja z wami żegnam. Siemanko, peace, yo!